Stumble Guys to z pozoru zwyczajna gra, ale okazuje się, że niektóre osoby wpadły przez nią w prawdziwe kłopoty i trafiły do więzienia. Dzisiaj pokażę wam kilka naprawdę ciekawych historii z tym związanych, także oglądajcie. A jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to bardzo mi miło, bo jesteś na najlepszym kanale o Stumble Guys w Polsce. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to musisz koniecznie to zrobić, żeby nie ominęły cię żadne kozackie filmy. Nie omijaj także łapki w górę, bo jest ona tak że bardzo ważna. Zostaw ją pod tym filmem. A może to właśnie ty będziesz tym farciarzem, który zgarnie aż 1600 gemów? Wystarczy tylko, że w komentarzu napiszesz słowa sub i łapka zostawione oraz zaobserwujesz mnie na Insta, do którego link jest podany w opisie i też tutaj się w tym momencie wyświetla. Jest to konieczne, bo tam pojawią się wyniki, a my jedziemy z tym śledziem. Nikt w internecie nie jest anonimowy i ten gracz Stumble Guys przekonał się o tym na własnej skórze, bo jest kolejną osobą, która trafiła do więzienia przez Stumble Guys. Alex, 16-letni chłopak, szukał osoby, z którą będzie mógł po szkole zagrać w Stumble Guys. Nie miał zbyt wielu kolegów, którzy interesowaliby się tą grą. Dlatego napisał na serwerze Discord dla graczy, że szuka osoby, która miałaby chęć z nim pograć od czasu do czasu. Jedyną osobą, która najszybciej się zgłosiła, był gracz o pseudonimie Firestarter, który był znany ze zwariowanego charakteru i agresywnego zachowania wobec innych graczy. Jednak Alex wtedy jeszcze o tym nie wiedział, bo wcześniej nic o nim nie słyszał. Na początku nic nie wskazywało na tragedię, ale pewnego dnia po kilku tygodniach gry razem Firestarter zaczął wykazywać niezdrową obsesję wobec Alexa, ponieważ okazało się, że jest od niego lepszy w Stumble Guys. Firestarter nie mógł tego zdzierżyć i zaczął wysyłać mu nieprzyjemne wiadomości i groził, że jeśli Alex nie będzie grał tak jak on chce, to podpali mu dom. Alex był przerażony i po prostu nie wiedział co robić. Postanowił zwrócić się o pomoc do administracji serwera, która zablokowała konto Firestartera na Discordzie, a matka chłopaka zawiadomiła odpowiednie służby. Niestety, groźby Firestartera były na tyle poważne, że policja postanowiła podjąć działania. Przesłuchania, badania i dochodzenia trwały kilka tygodni, ale w końcu udało się zlokalizować Firestartera i zatrzymać go. Okazało się, że Firestarter miał poważne problemy emocjonalne i potrzebował pomocy psychologicznej. Dzięki interwencji policji udało mu się zapewnić odpowiednie wsparcie i terapię. Nie uniknie jednak kary. Sąd skazał Firestartera na rok pozbawienia wolności. Dla Alexa było to trudne i traumatyczne doświadczenie. Jednak okazało się, że ręka sprawiedliwości dosięgnie każdego. Jednak nawet skamerzy nie mogą uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny. Bohater tej historii miał na imię Tom i był zafascynowany Stumble Guys. Jak sam opowiada w swojej historii, spędzał większość swojego czasu grając w tę grę. Jednak nie to jest w tym wszystkim najważniejsze. Tom grał w Stumble Guys przede wszystkim na komputerze, logując się na Steamie. Pewnego dnia jednak nie mógł się na niego zalogować. Okazało się, że ktoś włamał się na jego konto. Chłopak zbladł z przerażenia. Na koncie miał wszystkie dostępne skiny i wydał na te konto fortunę. Zdenerwowany i zmartwiony natychmiast skontaktował się z obsługą techniczną, ale nie otrzymał odpowiedzi, co tylko pogłębiło jego frustrację. W końcu powiedział o wszystkim swoim rodzicom i postanowili razem zgłosić kradzież konta na policję. Chłopak opowiedział policjantom o całej sytuacji, w tym o cennych przedmiotach, które posiadał na swoim koncie i złożył oficjalne zawiadomienie. Policja zaczęła śledztwo i po kilku dniach udało im się namierzyć złodzieja. Okazało się, że to był były przyjaciel Toma, który pożyczył sobie od niego dane do konta, a następnie dokonał kradzieży. Złodziej został aresztowany i oskarżony o kradzież tożsamości oraz kradzież przedmiotów z konta gry. Skazano go na długi okres więzienia, co zadowoliło Tomka, który poczuł ulgę po tym, jak sprawiedliwości stało się zwyczajnie zadość.
Czy wiecie, co to jest poprawczak? Raczej powinniście słyszeć o takim miejscu. Jest to tak jakby więzienie dla niepełnoletnich osób. W internecie udało mi się znaleźć historię o tym, że 17-letni Kevin trafił do poprawczaka przez Stumble Guys. To jest naprawdę przerażająca historia. Ale zacznijmy od początku. Kevin często rywalizował z kuzynem, który również był zapalonym graczem Stumble Guys. Gdy przyjechał do niego w odwiedziny, od razu zaczęli grać. Niestety, chłopak zawsze czuł się zdominowany przez swojego kuzyna, który był znacznie lepszy w Stumble Guys niż on. Zaczął się śmiać z Kevina, że jest od niego słabszy w Stumble Guys, ma gorsze postacie i statystyki. Jednak w pewnym momencie coś w nim pękło. Czuł się coraz bardziej zirytowany, że znowu przegrywa z kuzynem, który wydawał mu się nie do pokonania. W końcu, gdy jego kuzyn wygrał ostatnią grę, Kevin wybuchł złością. Wściekły chwycił telefon swojego kuzyna i zaczął nim rzucać o ziemię, powodując, że urządzenie nie nadawało się już do użytku. Kuzyn był zszokowany i zaczął krzyczeć na Kevina, że jest szaleńcem. Niestety, Kevin nie zdawał sobie sprawy z powagi swojego zachowania, bo jedynego nie przewidział, że kuzyn zgłosi tę sprawę do dyrektora jego szkoły. A jako, że zawsze miał problemy z opanowaniem swoich nerwów i był parokrotnie u psychologa z powodu swojego zachowania, to został skazany na pobyt w poprawczaku na kilka miesięcy. Ciężko jest mi uwierzyć tę historię, jednak wierzę z kolei, że zostawisz suba dzwoneczkiem na moim kanale, jeżeli jeszcze tego nie robisz, bo lecimy z prędkością światła po 750 tysięcy subów. 10-latek zaatakował swoją 44-letnią matkę, bo nie chciała kupić mu gemów i pościeli z logo Stumble Guys. Po uderzeniu własnej mamy zamówił sobie pościel i dopytywał babcię, czy paczka już przyszła. Dziecko ma być sądzone jak dorosły. Grozi mu do 5 lat więzienia, a do całego zdarzenia doszło nad ranem w Wisconsin. Z dotychczasowych ustaleń prokuratury wynika, że 10-latek zaatakował swoją mamę, bo ta najpierw obudziła go pół godziny za wcześnie, a potem nie pozwoliła kupić mu gemów i pościeli z logo Stumble Guys. Chłopiec miał pójść do sypialni mamy i wziąć stamtąd kij do baseballa. Następnie udał się do piwnicy, gdzie jego mama rozwieszała pranie. Rozzłoszczony chłopak wbiegł w matkę i uderzył ją z dużą siłą. Jego mama zemdlała. Gdy jego starsza siostra zorientowała się, że ich mama straciła przytomność, wezwała policję. Podczas zeznań chłopak tłumaczył na początku, że zrobił to przypadkowo, jednak później zmienił je, potwierdzając, że było to celowe działanie. 10-latek będzie sądzony jak dorosły. Prawnicy chłopca chcą jednak przeniesienia sprawy do sądu dla nieletnich. Ich zdaniem żadne więzienie nie ma odpowiednich narzędzi do opieki nad 10-letnim dzieckiem. Jak zeznała rodzina dziecka, 10-letni chłopak już wcześniej sprawiał problemy wychowawcze. Krewni dodali także, że poza problemami z gniewem, 10-latek był niezwykle inteligentny i potrafił manipulować ludźmi. Jego matka przestała jednak rozmawiać z rodziną o problemach z synem, gdy zorientowała się, że nikt z bliskich nie chce przebywać z nim podczas jej nieobecności. Chłopiec był pod opieką terapeuty, który miał postawić dziecku na tyle niepokojącą diagnozę, że matka zdecydowała się na zamontowanie monitoringu w całym domu, żeby móc śledzić, co robi jej syn. Jak podaje NBC News, 2 tygodnie przed zdarzeniem 26-letnia siostra 10-latka dowiedziała się od matki, że ktoś wyłączył wszystkie kamery w domu. Chłopak zeznał w prokuraturze, że ma 5 przyjaciół i słyszy ich głosy. Historia jest naprawdę przerażająca i aż nie chce mi się wierzyć, że coś takiego się wydarzyło. Niektóre osoby chyba zbyt poważnie podchodzą do Stumble Guys. A wy, co uważacie o tym zdarzeniu? Napiszcie w komentarzach. Dziękuję, że obejrzałeś ten odcinek. Obejrzyj filmy, które ci się wyświetlają. Przypominam jeszcze o subiku, dzwoneczkiem, łapce w górę oraz żebyś zaobserwował mnie na Insta. Link w opisie. Miłego dnia. Cześć!